piątek po południu oficjalnie Ernest Nowak, członek zarządu powiatu sanockiego, podjął decyzję, iż będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza miasta i gminy Zagórz. Po namowach i zachętach wielu ludzi, w tym osób cieszących się autorytetem w naszej gminie, zdecydowałem kandydować się na zaszczytną funkcję burmistrza miasta i gminy Zagórz. Rzecznikiem prasowym Komitetu Wyborczego Wyborców Ernesta Nowaka została Ewa Baranowska. Udział w spotkaniu, deklarując pomoc i rekomendując osobę Ernesta Nowaka, wzięli ponadto starosta sanocki Wacław Krawczyk. Znam go od wielu lat jako pracownika Wydziału Oświaty, zajmował się inwestycjami, później jako sekretarza, teraz przez 4 lata jest członkiem zarządu. Wiem, że naprawdę jest człowiekiem zdolnym, wykształconym, szalenie skromnym, potrafi znakomicie podpowiedzieć w sprawach inwestycyjnych, umie słuchać, chętnie mu doradzę, jeśli mnie o to poprosi. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobry kandydat, bo jako mieszkaniec Zagórza chcę mieć naprawdę dobrego burmistrza, który znakomicie będzie zarządzał tą gminą, ściągnie środki, oby nam się żyło tutaj jak najlepiej. Nie tylko dla mnie, dla mojej rodziny, ale dla wszystkich mieszkańców gminy Zagórz. Dyrektor sanockiego szpitala Adam Siemba. Ogrom zadań, która stoi w tej chwili przed samorządami, wymaga od tego niezwykłej aktywności, od osób, które chcą piastować te stanowiska. Uważam, że pan Ernest Nowak jest osobą młodą, ale przy tym niezwykle kompetentną, energiczną, osobą, która sprawdza się w najtrudniejszych sytuacjach i to jest niezwykle ważne. Jednocześnie jako osoba młoda ma naprawdę właściwą hierarchię wartości, czyli wie, co jest ważne, co jest kwestią pierwszoplanową, a co jest drugoplanową. Tego się nie spotyka często. Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w powiecie Piotr Uruski. Jest konsekwentny, skuteczny w działaniu, przekonujący i merytorycznie przygotowany do tego, żeby pełnić taką funkcję. Wiem to, ponieważ pracowałem z nim przez 4 lata. W powiecie, jako szef Komisji Budżetu, Ernest był jako członek zarządu i udało nam się wspólnie odnieść bardzo duży sukces, również za sprawą innych osób. Właśnie tym sukcesem jest to, że powiat sanocki uplasował się na 6. miejscu w Polsce pod względem pozyskiwanych środków unijnych. Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Fal. Jest mi niezmiernie miło i cieszyłem się, jak usłyszałem, że kolega Ernest Nowak ma być kandydatem na burmistrza miasta Zagórza. Dziś oficjalnie to oświadczył, że kandyduje, dlatego że jest człowiekiem sprawdzonym, wiarygodnym i dobrym gospodarzem. Dlatego właśnie on. Na spotkanie z bardzo dobrymi informacjami dotyczącymi linii kolejowej Jasło-Zagórz przybył ponadto wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Żońca. Pewne fragmenty linii kolejowej z regionalnego programu będą odnawiane, rewitalizowane. 157 milionów złotych na linię Rzeszów-Jasło, Jasło-Zagórz jest zadysponowane. Poinformowano, że z programu operacyjnego dla Podkarpacia będzie modernizowana droga na trasie Zagórz-Komańcza. Całość inwestycji to w przybliżeniu 80 milionów złotych. 85% kosztów pokryje Unia Europejska. Od wicemarszałka Ernest Nowak także otrzymał poparcie. Przeważnie popiera młodszych i przeważnie energicznych i trochę kontrowersyjnych. Tacy ludzie coś wnoszą do życia zawsze. Nie zadowalają się spokojem, tylko mają pomysły. Pana Ernesta Nowaka poznałem chyba 3 lata temu lub 4 i później już przez co najmniej raz w miesiącu bywał w Urzędzie Marszałkowskim. Bo to chciałby zmienić, bo to chciałby zmienić, bo to się mu nie podoba, albo to się mu podoba. Popieram go za aktywność. Myślę, że on jest szansą dla Zagórza. Na gorąco zapytaliśmy kandydata na burmistrza Zagórza, co zmieniłby w mieście i gminie. Bardziej otworzyć się, zwiększyć skuteczność pozyskiwania środków unijnych, tak aby nasza gmina mogła rozwijać się, pozyskać inwestorów zewnętrznych tak, aby powstawały nowe miejsca pracy. Nie zawsze tak będzie, że będziemy mieli dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej. Te szanse są dziś przed nami i należy je wykorzystywać. Gmina posiada tereny inwestycyjne na Zasławiu, jest tam podstrefa strefy mieleckiej. Przy pomocy środków unijnych można ją uzbroić, a więc stworzyć bardzo korzystne warunki dla lokalizacji inwestycji. W swoich wypowiedziach zaproszeni goście często podkreślali, iż w Erneście Nowaku jest energia, którą warto wykorzystać.
Skąd w takim razie członek zarządu powiatu czerpie tę energię? Tą energię daje mi praca z ludźmi. Staram się pomagać w różny sposób, w jaki mogę, organizacjom, stowarzyszeniom, naszym mieszkańcom. Jeśli mają jakieś problemy, to spełniam się w tym, że pracuję dużo społecznie dla mieszkańców. Jak zaznaczył podczas spotkania kandydat na burmistrza, to dopiero początek kampanii. Systematycznie w najbliższych 2 miesiącach będzie spotykał się z mieszkańcami miasta i gminy, prezentując się swoim wyborcom, przybliżając własną osobę oraz swoją wizję Zagórza.